Chrystus. Teraz na tę pamiątkę, przypomnienie tego chrztu świętego, pokropię was wszystkich wodą święconą i wejdziemy do świątyni w procesji. Thank you.
święte Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały go w swoim dziecięcym sercu. Dziś, wobec zgromadzonej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła, prosimy Was, kapłani, abyście w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielili naszym dzieciom pierwszej komunii świętej. Prosimy o modlitwę, aby dzieci nasze wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości do Boga i Matki Najświętszej. Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy to więc wielką radością. Czy dzieci te wiedzą, jaki wielki dar otrzymują w tym sakramencie i jakie dostępują łaski? W imieniu wszystkich rodziców tych dzieci oraz katechetów wyrażam przekonanie, że dzieci te przygotowały się. My zaś swoje życie i modlitwą pomożemy im wytrwać w domu. Pamiętasz, mamusiu, kiedy nakreśliłeś pierwszy znak krzyża na czole dziecięcy? Gdy mnie pocieszę mówić, uczyłaś i kochać Boga całym czystym sercem. Pamiętasz, tatusiu, jak świętą niedzielę brałeś miłością mnie na ręce swoje i podnosiłeś wysoko w kościele, aby widziały Boga oczy moje. Krzyż na duszę orzeł władzy wzruszył, gdy stawałem pod jego stopami. Mamusiu, tatusiu, czemu do Jezusa przybito strasznie cierpymi gwoździami? Dziś już rozumiem i proszę serdecznie, by na was jego krew święta spłynęła, aby on we mnie i was został wiecznie, aby na świecie rosła jego chwała. Odpowiedzią na te słowa dzieci niech będzie teraz błogosławieństwo Matki, Ojca, na swoje dzieci. Kochani rodzice, nim pełni dzieci gdzie będą uczyć we mszy świętej, przed aktem jeszcze pokuty, niech im towarzyszy w tej pierwszej pełni uczestnictwie we mszy świętej nasze błogosławieństwo w okolicach swoich dzieci. Niech teraz wyciągną prawo w moim kierunku swojego dziecka i powtarzają za mną słowa błogosławieństwa. Niech Cię błogosławi i ochrania Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystko to moja wina jest.
Wszechmogący Boże spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachować moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego, trwam Jego miłość. To wam obiecałem. Aby radość moja was była, aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Wy jesteście przyjaciółmi. Jeżeli czynicie to, co wam przykazuję, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi. Albowiem oznajmimy wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście czyli owoc przynosili, by owoc was trwał, by wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek doprosicie w nim. To wam przykazuję, byście się wzajemnie i 4000 funtów rocznego dochodu.
do tego serca Bóg przychodzi, że nawiedzi go Chrystus, który wszystko przebacza, to nie dziwiłby się, że rachuje dni do tej chwili, kiedy on stanie się gościem mojej duszy. Kochane dzieci, zapewne każda z was i każdy z was bardzo tęsknili za tą chwilą, którą obecnie przeżywacie. Wasze niewinne i czyste serduszka staną się za chwilę prawdziwym tabernakiem, domkiem, którym zamieszka wszechmogący Bóg. Nic dziwnego, że ten, kto dobrze zrozumie tę sytuację, może za innymi powiedzieć, że dzień pierwszej komunii świętej należy do najpiękniejszych dni w życiu. Siostry i bracia, rodzice, nauczyciele, chrzestni i goście, a czy wasze serca są otwarte dzisiaj na Jezusa i Jego obecność? Jak serca tych waszych córek i synów, waszych sióstr i braci? Co w tej chwili Chrystus myśli o was? Czy może i do was mówić słowami dzisiejszej Ewangelii? Wy jesteście moimi przyjaciółmi. On również dla was chce być siłą duchową, chce być pokarmem na drodze życia. On pragnie i was umacniać swoją łaską, byście byli pomostem na drodze zjednoczenia z ludźmi i zachowali swoją chrześcijańską godność. Swego czasu w tygodniku powszechnym w artykule, co nas trzymało po prostu, autor tego artykułu, Konstanty Michalski, napisał, że największą pomocą nie były paczki, które przesyłali najbliżsi z rodziny, nie listy, ale Eucharystia. To obecność Jezusa dodawała siły do znoszenia trudu obozowego życia. Autor napisał także, kogo w obozie obawiano się najbardziej. Nie bano się radykała, człowieka niewierzącego ateisty, ale i obawiano ludzi o miękkim charakterze, Jezusów i kryminalistów. Ci ostatni byli zdolni do największych podłości, bo nie traktowali ze czcią Boga i nie szanowali własnej godności. Historia lubi się powtarzać. Ten człowiek, który karmi się Eucharystią, zdolny jest do największych poświęceń i największych zwycięstw. Tacy zdobywają świętość, tacy pozostają przyjaciółmi Jezusa, nie na rok, dwa, trzy, ale na wieki. Matka Teresa z Kolkuty mówiła, gdzie otrzymacie radość miłowania? W Eucharystii, komunii świętej. Jezus uczynił się chlebem życia, aby nam dać życie. Dniem i nocą On tam jest. Drodzy rodzice, dzisiejsza uroczystość jest dla was nagrodą. Nagrodą za trudy prowadzenia waszych dzieci na drogę życia eucharystycznego. Dzisiaj przez te dzieci Bóg okazuje wam życie.
radości. Wam, przyjaciele Jezusa, życzę, aby świat, w którym będziecie żyć, Komunia Święta, by ten świat stawał się lepszy, a ludzie świętymi. Amen. Teraz dzieci zapalą świecę. Nastąpi odnowienie przyrzeczeń i dzieci. Patrzymy tutaj w stronę Warszawy, świecy wielkanocnej i dzielnicy. Drogie dzieci, zanim podczas Dnia Mszy Świętej przystąpicie do Komunii Świętej i przyjmiecie ciało Pana Jezusa, wyrzeknijcie się zła i grzechu oraz złóżcie wyznanie wiary. Zaraz po waszym urodzeniu rodzice chrzestni prosili dla was o łaskę Chrztu Świętego i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekli się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz Ojciec Wszechmocny zapalił dla was świecę życia. Pytam was, czy wyrzekacie się ducha złego? Czy wierzycie Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego? Czy wierzycie w Kościół powszechny, święte obdobanie ciała z i żywot wieczny? Wierzę. Boże, w Twojej dziewczynie, przed Tobą, w obliczu Matki Bożej Świętej, wobec naszych aniołów stróży, wszystkich obecnych w Kościele, odnawiamy uczynienie swojej śluby na dziedzinie złożonej i składamy nasze przyrzeczenie. Udziel nam, Boże, mocny łaski Twojej, byśmy słowa dotrzymali. Twoją pomocą doszli do wiecznej radości. Amen. Najmniejszy, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swojego Syna, byśmy umocnili naszą wiarę, osiągnęli życie wieczne. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby to przeżycie zawsze tak mieliśmy chleb, który daje życie wieczne i nie ustawając, realizowała Ojca Ciebie, prosimy. Modlę się do Ojca Świętego Jana Pawła II, że naszych biskupów zapraszali kapłanów, a wierzący radością przekazywali im Boże słowo i prowadzili swoje wierne do niebieskiej ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się przy naszych nauczycieli, naszych wychowawców, aby kształtowali nasze pomysły, nasze zastanowienie Boga i uczynili nas dobrych, kochających drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców, aby byli dla nas prawdziwym przykładem wiary, miłości, dobrego Kościoła i Ojczyzny. Ciebie prosimy. Za te wszystkie dzieci, które nie mogą przyjąć do swojego serca Pana Jezusa, nie mogą się cieszyć ze swojej pierwszej Komunii Świętej, aby Pan Bóg udzielił im potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swoich serc i zawsze będą Jego jednymi sługami i przykładem dla innych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za was samych, abyśmy mieli w swoich sercach miejsce dla naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystus za Ciebie prosimy. Jeszcze w ciszy dzieci, w ogóle wszyscy zebrani, pomówi się własne intencje. Dlatego, dla kogo byście się najbardziej dzisiaj modlić, lub pierwszy grudź. Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy, udziel wszystkim, który podziela przy stole swego Syna stałości wierze i wzrostu miłości własnej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Chrystusem i Chrystus. Tobie Boże Ojcze,
na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Czekamy sobie znak pokoju. Panie,
dzieci mają specjalną modlitwę, Ewangelię, którą niech przeczyta ktoś w domu przed tym śniadaniem, które dzisiaj będzie uroczyste. I powiedziałbym, tym chlebem powszednim podzielić się z tymi, którzy będą z nami najbliżej dzisiaj w domu, w rodzinie. Oby tego chleba nigdy nie brakło w waszym rodzinie. Drugie dzieci, za chwilę udacie się do swoich domów, aby pocieszyć się w gronie rodziny wielką radością, że po raz pierwszy Chrystus zamieszkał w waszych sercach. Zabierzcie ze sobą mały chleb. Jak powiedziałem, na rozpoczęcie rodzinnego spotkania podejdźcie z nim do rodziny i każdego z waszych gości, aby się nim podzielić na znak jedności i wzajemnej miłości. Bo ty żyjesz i tu jest na wieki wieków. Panie,